Wstrzymuję. Czyli tutaj są dwa problemy. Czyli po pierwsze perfekcjonizm. Czyli chcecie powiedzieć wszystko doskonale. Zero błędów, wymowa taka jak, nie wiem, z BBC i tak dalej. Ale powiem Wam jedno: jeśli jesteście tutaj perfekcjonistami, to nigdy nie będziecie znali angielskiego perfekcyjnie. A nawet więcej, nigdy ten angielski nie będzie bliski perfekcji, jeśli nie będzie go używać. Czyli trzeba popełniać błędy, trzeba próbować, trzeba się mylić i dążyć do perfekcji, prawda? Udoskonalać swoje umiejętności, ale zdając sobie sprawę z tego, że popełnianie błędów jest naturalne. I zauważcie, słuchacie mnie dzisiaj, mówię po polsku, a ile błędów już popełniłem.